No, nie do końca jest tak, że diabeł nie przyjdzie sam. Diabeł dookoła nas cały czas krąży. Jak nękanie, czyli człowiek doświadcza jakiejś większej bliskości zła, demona. Statystycznie dużo dzieje się jakichś nieszczęśliwych zdarzeń. I wtedy możemy wnioskować, że rzucona została jakaś klątwa. Jest powiedzieć, czy jest to osoba opętana, czy chora psychicznie, czy udaje po prostu, no bo też są takie przypadki. I dlatego no, tu potrzebne jest takie rozeznawanie większe. Jest parę różnych takich metod, które nam pomagają do weryfikacji, czy ten człowiek jest opętany, czy nie. Ale nie będę tutaj o tym opowiadał, bo tak jak powiedziałem, różni ludzie szukają takich smatków, a później przychodzą i po różnego rodzaju książkach i powiedzmy programach czy konferencjach gdzieś z internetu, z prasy, wydaje mi się, że wiedzą lepiej od księdza i pouczają egzorcystę, jak to jest i dlaczego egzorcysta się myli. Bardzo różne są reakcje. Generalnie mówi nam rytuał o takich w rozeznawaniu, o takich cechach, które najczęściej występują. To znaczy na przykład nadludzka siła, to znaczy znajomość rzeczy takich, które ta osoba nie może znać sama z siebie. Znajomość języków, którymi no, nie, do tej pory się nie posługiwało, nie zna tych języków w sposób naturalny, a wypowiada takie słowa. Na pewno jest nienawiść duża do świętości, do modlitwy. Demon zawsze stara się przedrzeźniać też modlitwę i przerwać modlitwę. To jest najważniejsze, to co mnie uczy też posługa egzorcysty, jak ważna jest modlitwa, że człowiek właśnie na co dzień tego nie docenia. A dopiero przy egzorcyzmie, przy walce ze złem widzimy, jak zależy demonowi na tym, żeby modlitwy nie było. Przedrzeźnia, próbuje przerywać, zagadywać, zabrania modlitwy, zakrzykuje. Więc wszelkie środki są stosowane po to tylko, aby modlitwę przerwać i mówi na przykład, że ona nie ma sensu i tak dalej, ale z czasem widać, jak bardzo mu to przeszkadza, jak mu to dopieka, jak walczy, żeby modlitwy nie było. Nie jesteśmy w stanie tutaj określić tego, jak Bóg trzyma na wodzy w określonym przypadku człowieka, który na przykład z jakiegoś powodu idzie po te, podpisuje jakiś scenograf, naoglądał się czegoś w internecie, jest mu źle i myśli, że diabeł będzie dawał mu dobro. Jest oszukany przez to. Ale Bóg widzi jakoś wolę naszą, na ile jest ona oszukana, a na ile z premedytacją dąży do dobra. Na ile człowiek jest nieszczęśliwy i szuka jakiegoś pocieszenia w chorym miejscu, w złym miejscu, niewłaściwym, bo tak zazwyczaj się dzieje, że człowiek wybiera zło, bo szuka dobra. Prawda? Dla niego to się wydaje dobre. To jest pozorne dobro. Gdyby nas diabeł kusił do bezpośrednio do zła, to by mu się to tak nie udawało, ale że pod pozorem dobra przychodzi, no to wtedy to działanie jest dużo skuteczniejsze, wtedy ta pokusa działa. I spotykałem wiele osób, które podpisywały cerograf, a nie były opętane. Nie były opętane, miały oznaki działania zła, ponieważ demon działa jakby w stopniach też takich poziomach. Najpierw jest pokusa, każdy z nas doświadcza pokusy. Jest nękanie, czyli człowiek doświadcza jakiejś większej bliskości zła, demona, na przykład właśnie są jakieś wizje, obecność się czuje czyjąś, jakieś osoby się pokazują w danym miejscu,
przedmioty się ruszają, włączają, coś spada. Statystycznie dużo dzieje się jakichś nieszczęśliwych zdarzeń. I wtedy możemy wnioskować, że rzucona została jakaś klątwa, że zło działa, że demon gdzieś się przyczepił do człowieka, że to jest konsekwencja wcześniejszego wejścia w przestrzeń zła, czyli ten zasięg łańcucha, prawda? Demon ma jakby zasięg pewien łańcucha, który Pan Bóg mu dopuszcza, ale człowiek może sam w ten zasięg wchodzić i wtedy zaczyna się bieda. Zaczyna się bieda. No i na przykład tak jest przy wywoływaniu duchów, tak jest przy wizytach u szeptów, czy jakichś jasnowidzów, świeckich egzorcystów tak zwanych, gdzie człowiek nie wchodząc w przestrzeń nawrócenia, nie w przestrzeń Bożą, chce, aby się zmieniło dookoła niego wszystko. To jest właśnie ta magiczna postawa i magiczne myślenie. Człowiek idzie gdzieś do jakiegoś szamana, prawda, i mówi, żeby zmienił się świat. A w działaniu Bożym my chcemy, żeby zmieniło się nasze serce. W magii mówimy, bądź wola moja, czyli po mojemu, żeby było, a w wierze mówimy, bądź wola Twoja, Panie Boże. I to jest ta też różnica. A więc człowiek, który wchodzi w przestrzeń niestety cyrografów, jest bardzo narażony na zło, ale na szczęście nie zawsze dochodzi do opętania, ponieważ to już jest trochę bardziej złożona kwestia. No. Demony są to upadłe anioły. Anioł jest osobą, czyli stworzeniem Bożym, duchowym i ma swoją jakąś tam charakterystykę, tak jak jest podział, mówimy o tym, prawda, gdzieś w tym świecie anielskim, archanioły są aniołowie, stróżowie nasi i na pewno są też takie podziały też w świecie demonicznym. Jest tam jakaś hierarchia. Ale powiem szczerze, że szczegółów nie znam i myślę, że tutaj trudno jest tak jakoś robić klasyfikację naukową co do tego, ale wypowiedzi zarówno z Pisma Świętego, jak i mistyków i też rozumowe nasze rozeznanie mówi o tym, że te podziały i to zróżnicowanie na pewno jest. Jezus mówi, że pójdą w ogień piekielny, przygotowany diabłu i jego aniołom, więc już nawet takie wypowiedzi z Pisma Świętego sugerują, że jest jakiś taki podział, jakaś hierarchia. No to są modlitwy, które są zapisane w rytuale. Ja tutaj przyniosłem ze sobą rytuał, który zatytułowany jest po prostu egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. I egzorcyzm jest modlitwą uwolnienia, modlitwą wstawienniczą i modlitwą też rozkazu. Podzielone są na takie części, prawda, jest Słowo Boże, jest modlitwa błagalna i dopiero później jest modlitwa właśnie rozkazująca. Tutaj jest, prawda, podział też taki na to, że są egzorcyzmy dotyczące ludzi, egzorcyzmy dotyczące miejsca czy przedmiotów też mogło się zdarzać, że przedmioty czy miejsca są obarczone jakąś tam klątwą. To rzadko się zdarza bardzo, ponieważ generalnie chodzi złemu duchowi o duszę, o człowieka, a nie o przedmiot. Jeżeli tylko jest to oddziaływanie zła na przedmioty i na miejsca, to po to tylko, aby szkodzić człowiekowi i przez materię dotrzeć do duszy, do serca. Generalnie w języku polskim, ale modlimy się też, jak ktoś umie, po łacinie. Niektórzy mówią, że jest to bardziej skuteczne, a mi się wydaje, że tu chodzi jednak nie o technikę, tylko o zjednoczenie z Jezusem, bo moc Boża dokonuje tutaj wszelkiego uwolnienia i cudów, nie siła człowieka na tyle, ile posługujący są blisko Boga, na tyle
modlitwa może być skuteczna, a nie to samo jakieś wypowiadanie słów, ponieważ wtedy byśmy traktowali to w sposób magiczny, czyli jako jakieś tam zaklęcie, a powiem i to się dzieje. A to jest właśnie ślepa uliczka, to jest pułapka, to jest właśnie myślenie magiczne i nie jest to właśnie to, o co chodzi w egzorcyzmie. No nie do końca jest tak, że diabeł nie przyjdzie sam. Diabeł dookoła nas cały czas krąży, jak święty Piotr. Czuwajcie, módlcie się, bo diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Więc demon nie potrzebuje zaproszenia, żeby być obok nas. On potrzebuje natomiast walki naszej, żeby być odpartym. To my musimy walczyć. Czuwać, modlić się, żyć w łasce sakramentalnej, w łasce uświęcającej. To jest największa ochrona przed złem. Właśnie modlitwa szczera, przebaczenie, sakramenty święte, sakramentalia, woda poświęcona, krzyże poświęcone w domu, obrazy poświęcone, różaniec. Właśnie i to jest to, co na co dzień jest nam potrzebne i wtedy jesteśmy bezpieczni. A to, że zdarzają się czasami próby, gdzie Bóg dopuszcza jakieś działanie zła, no to każdy z nas taką próbę musi przechodzić, żeby utwierdzać się w wierze i żeby wnosić się też w szlachetności, w człowieczeństwie. Zasadą demona jest ukrywanie się. To jest tak jak złodziej, jak bandyta. Po prostu, jak go wykryją, no to jest już na przegranej pozycji. I tak samo demon. Jemu nie chodzi o to, aby się manifestować wszędzie, żeby... Tylko to jest jeden z sukcesów, prawda, zła. Gdzie człowiek uznaje, że nie ma diabła, to wtedy może najbardziej szkodzić. Najwięcej może zła uczynić, gdy ludzie myślą, że go nie ma. No właśnie, to jest jedna skrajność. Druga skrajność jest też taka, że część ludzi uważa, że demon jest na równi z Bogiem albo silniejszy. Sam to wiele razy słyszałem od ludzi młodych jakichś, którzy gdzieś tam swoje różne takie przemyślenia mają i na tym pozostają. No, że lepiej być z diabłem, bo diabeł jest mocniejszy od Boga, bo widać więcej zła na świecie niż widać dobra. No taki człowiek ma takie przeświadczenie, bo przeżył może w takim środowisku z takimi ludźmi, którzy właśnie zło czynią i on tego zła doświadcza i stąd te jego słowa. No nieszczęście ludzkie to jest takie, to tak jest przeżywane. Jest ksiądz egzorcysta osobą do pierwszego i do każdego kontaktu. To znaczy nie mamy jakichś wstępnych stopni weryfikacji, czy ktoś jest zdrowy psychicznie, czy chory, czy miał jakieś inne problemy, więc najwięcej czasu zajmuje mi rozeznawanie, o co chodzi. Przychodzi człowiek i trzeba z nim rozmawiać, co jest jego problemem. I to jest, troszkę nużące, może być wyczerpujące, bo tych spotkań może być wiele, one są nieraz długie i te rozmowy są bardzo trudne, bo ludzie przychodzą z dużymi zranieniami i z bardzo różnymi, szerokim wachlarzem, można by powiedzieć, problemów. Czy jesteśmy bardziej narażeni? Nie wiem. No skoro jesteśmy wrogami pierwszej klasy demona, to na pewno ma on dużą ochotę szkodzić księdzu, każdemu, a zwłaszcza egzorcyście i każdemu wierzącemu, który podąża za Chrystusem. Szkodzić no jest mordercą i kłamcą od początku demon. To nie jest ktoś, kto gdzieś tam sobie jest diabełkiem Boruto, siedzącym spokojnie gdzieś tam na wierzbie i takim nieszkodliwym. To jest potężna moc, destrukcyjna, mordercza. Widzimy tragiczne skutki działania demonicznego, osoby, które doświadczały właśnie działania demona, opętań nawet, cierpią potężnie. To jest największe cierpienie, jakie może być, to jest właśnie od demona, bo to upodlenie jest potężne, to jest odebranie godności ludzkiej, to jest odebranie poczucia też autonomii, niezależności, więc to działanie jest straszne.
na szczęście jest nad nami Pan Bóg i działa z nami, i działają święci, i Maryja. Wiele razy gdzieś te wypowiedzi są takie wrogie, bardzo jasne co do tego, że gdyby nas Bóg nie chronił, gdyby Maryja nas nie chroniła, to byśmy już dawno byli starci w pył przez demony, ale moc Boża jest tutaj potężniejsza na szczęście.